Dzisiaj święto zesłania Ducha Świętego. Czy pamiętacie, na jaką pamiątkę obchodzimy to święto? Kiedy Pan Jezus odchodził do swojego Ojca do nieba, powiedział apostołom, że mają czekać, aż ześle Pocieszyciela. Przypomnijmy sobie, jak się to wydarzyło. 10 dni po tym, jak Pan Jezus poszedł do nieba, apostołowie byli zgromadzeni w jednym miejscu. W Biblii czytamy, że nagle pojawił się wielki wiatr, a nad ich głowami języki ognia. Był to symbol, że zstąpił na nich Duch Święty. Czytamy w Biblii, że Duch Święty sprawił, że potrafili oni mówić wieloma językami, dzięki czemu mogli pójść na cały świat, głosić Ewangelię i nie było żadnych przeciwności, żeby ludzie mogli poznać dobrą nowinę. A czy Ty jesteś gotowy zawołać: poślij mnie, Panie Boże, chcę wokół wszystkim służyć owocami Ducha Świętego? Nauczmy się piosenki, która będzie dla nas zachęceniem. Oto ja, Panie, poślij mnie, chcę użyteczny być w służbie Twej. Daleko stąd, czy też wkoło mnie, oto ja, poślij mnie. Czy pamiętacie szkółkę niedzielną o radości? Wtedy mówiliśmy właśnie o tym, żeby wydawać dobre owoce. Duch Święty także w nas może czynić różne owoce. Paweł w liście do Galacjan wymienił wszystkie owoce Ducha Świętego. Ale zanim o tym, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Duch Święty jest Bogiem. Bogiem Pocieszycielem, jak mówił Pan Jezus. Ale idźmy do naszych owoców. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Pierwszym z nich jest miłość. Co to jest? Posłuchajmy. Miłość to kochanie drugiej osoby jak siebie samej i pomaganie jej w codziennym życiu. Miłość to kochanie innych. Przypnijmy sobie tutaj nasz owoc na drzewo nasze. Każdy z nas może właśnie miłować ludzi. Pan Jezus zachęcał nas do tego, żebyśmy nie miłowali tylko tych, których lubimy, ale właśnie, abyśmy miłowali każdego człowieka, tak jak każdy jest kochany przez Pana Boga. Kolejnym owocem jest radość. Posłuchajmy. Radość i szczęście to jest wtedy, na przykład, kiedy jesteśmy z najlepszym przyjacielem albo przyjaciółką. Wtedy, kiedy z kimś się bawimy, na przykład z rodzeństwem. Wtedy, kiedy rozpakujemy prezent. Wtedy, kiedy ktoś do nas przyjeżdża. Wtedy, kiedy możemy się pomodlić do Pana Boga. Gdy pójdziemy do największego parku rozrywki, albo przynajmniej na mały plac zabaw. Ale najważniejsze w życiu jest szczęście i radość. I oczywiście, co to za życie, gdyby byłoby się samym? Bo najfajniej jest być z kimś. Czy potrafimy, tak jak Pola, doceniać to, co mamy i cieszyć się z tego? Wszystko, co mamy, jest Bożym darem. Dlatego starajmy się to doceniać. Kolejnym owocem jest pokój. Pokój nie jako pomieszczenie, ale taki pokój tutaj w sercu. Posłuchajmy. Pokój. Jest to rozejm między ludźmi. Dzięki pokojowi ludzie się uśmiechają i jest spokojniej na ziemi. Prawdziwy pokój, nie tylko taki na ziemi, ale w naszym sercu, może dać jedynie Pan Bóg. Ja przy tym owocu narysowałam gołębia. Gołąbek jest właśnie symbolem pokoju. Czy pamiętacie, że kiedy Pan Jezus był ochrzczony, właśnie nad Jego głową pojawił się gołąbek jako symbol zstąpienia na Niego Ducha Świętego? Także podczas naszych nabożeństw, kiedy ksiądz skończy kazanie, zachęca do powstania i mówi takie słowa: przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A jak ono brzmi? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Boży pokój jest zupełnie inny. Świat nie może nam go dać. Tylko
sam Pan Bóg. Z kolejnym owocem Ducha Świętego chyba jest najtrudniej, szczególnie nam dzieciom. Jest to bowiem cierpliwość. Czy lubicie na czekać, oczekiwać? Czy byście chcieli wszystko natychmiast? Posłuchajmy, co mówi Wasz kolega. Cierpliwość to spokojne czekanie na kogoś lub coś. Na owocu z cierpliwością narysowałam zegar. Przecież cały czas leci tak samo. Ale czy tak jest? Kiedy na coś czekamy, mamy wrażenie, że on się zatrzymał. A kiedy chcielibyśmy, żeby trwał i trwał, leci tak szybko. Cierpliwość buduje nas, przygotowuje do wielu rzeczy. Ale to oczekiwanie na wiele rzeczy równa się niczym do tego, co nas czeka w wieczności. Kolejnym owocem jest owoc uprzejmości. Posłuchajmy. Uprzejmość to dobre zachowanie wobec innych. Na przykład ustąpienie miejsca w autobusie. Uprzejmość to także umiejętność wykorzystywania tak zwanych trzech wyjątkowych słów. Proszę, przepraszam i dziękuję. Dlatego właśnie przy słowie uprzejmość napisałam sobie te trzy słowa, aby o nich nie zapominać i wykorzystywać i używać na każdy dzień. Kolejnym owocem jest dobroć. Czym jest dobroć? Dobroć to bycie po prostu dobrym, ale nie tak, jak nam się wydaje, tylko tak głębiej. Dobroć to też troszeczkę bezinteresowność. Okazywanie dobroci, nie myśląc, co w zamian albo co ja mogę zyskać. Kolejnym owocem jest wierność. Czy słyszeliście kiedyś o takim przysłowiu? Wierny jak pies? Wierny przyjaciel? Czym jest wierność? Wierność to bycie przy kimś, niezależnie od tego, czy ma pieniądze, czy nie. Wierność to towarzyszenie na dobre i złe. Właśnie podczas ślubu małżeństwo obiecuje sobie wierność, że będą ze sobą. Nie zawsze jest łatwo w naszym życiu. Nie zawsze też z rodzicami nam się układa tak, jakbyśmy chcieli. Ale zachęcam nas do tego, żebyśmy trwali ze sobą na dobre i na złe. Abyśmy byli wierni swojej rodzinie, wierni przekonaniom i przede wszystkim wierni Panu Bogu. Czasem wydaje nam się, że Pan Bóg jest bardzo daleko, ale tak nie jest. Czasem niestety to my daleko odchodzimy od Pana Boga. Ale Pan Bóg jest zawsze przy nas i zachęca nas do tego, abyśmy byli wierni. Kolejnym owocem Ducha Świętego jest łagodność. Nie chodzi mi tu o przeciwieństwo ostrości i przyprawy ostrej, czy o łagodny ketchup, ale chodzi mi o takie usposobienie, o umiejętność łagodzenia sporów. Kiedy na przykład widzicie, że między dwojgiem ludzi się nie układa, to nie zachęcajcie do jeszcze drastycznych jakichś metod, do kłócenia się, ale zachęcajcie do tego, żeby usiąść i porozmawiać. Kiedy z nami jest też coś nie tak, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w domach, warto jest siąść, odetchnąć i porozmawiać na spokojnie o tym, co nas męczy. Z rodzeństwem czy z rodzicami. Bo wierzę, że może zdarzać się tak, że mamy siebie dokładnie już serdecznie dość. Ale przy tym przydatny nam będzie właśnie owoc Ducha Świętego, jakim jest opanowanie. I to właśnie jest 9 owoców Ducha Świętego. W liście do Galacjan 5:22-23, ja tutaj przypnę na nasze drzewo poniżej, tak jakby już owoc spadł, czytamy. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Duch Święty może nam dać moc, abyśmy właśnie te owoce w naszym życiu mogli przekazywać dalej. Wszystko to otrzymaliśmy od Pana Boga. I my możemy być właśnie pryzmatem i tak jakby odbijać to wszystko, tą Bożą miłość, radość, pokój i wszystko inne
na drugiego człowieka. I zachęcam Was do tego, abyśmy właśnie tak czynili. Chciałabym także Was zachęcić do zrobienia takiego drzewa. Ale o tym za chwileczkę. Jeżeli nie dacie rady wycinać, to narysujcie drzewo po prostu na kartce A3 i poproście rodziców o pomoc w napisaniu tych owoców, bądź możecie narysować symbole. Powieście w widocznym miejscu i módlmy się do Boga, do Ducha Świętego, aby pomagał nam dzielić się z innymi właśnie tymi owocami. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień, który nam dałeś. Pomóż nam okazywać ludziom wokoło dobre owoce naszej wiary, które możemy wydawać dzięki Twojemu Duchowi Świętemu. Pomóż nam kochać wszystkich niezależnie od tego, czy ich lubimy. Pomóż nam dostrzegać to, co mamy i cieszyć się z tego. Daj nam swój pokój i cierpliwość w znoszeniu różnych doświadczeń. Pomagaj nam być uprzejmymi, dobrymi i wiernymi wobec wszystkich, których spotykamy. Ucz nas łagodności i opanowania. O to Cię prosimy przez Pana Jezusa w Duchu Świętym. Amen. Zachęcam Cię, abyś nauczył się właśnie tego wersetu. Znajdziesz go w liście do Galacjan, 5 rozdziale, 22 i 23 wierszu. Aby wykonać nasze drzewo, potrzebujemy dwustronne, zielone kartki papieru w różnym odcieniu, jakiś kolor, ja wybrałam różowy na owoce, oraz brązową kartkę papieru. Możecie użyć mazaka bądź farby, nożyczki i klej. Możecie użyć kartki A3, ja tutaj mam akurat taki Bristol. Zaczynamy działać. I zapomniałam o ołówku. Z zielonych kartek, tyle ile dacie rady, odrysowujemy naszą dłoń. Następnie będziemy ją wycinać. To będą nasze liście. Wycinamy to. Na różowym papierze robimy owoce. Mogą być one okrągłe bądź jajowate. W ich środku musi zmieścić się napis z danym owocem Ducha Świętego. A z brązowego robimy pień. Możecie go tylko namalować mazakiem, bądź możecie go wyciąć z brązowego papieru, tak jak ja. Rękę tutaj odrysowujemy około 20 razy. Później może się okazać, że trzeba będzie troszkę dorobić. No to do dzieła! Gdy mamy już wszystkie elementy wycięte, przyklejamy je do naszej kartki papieru. Rozpoczynamy od pnia. A następnie, rozpoczynając od góry, przyklejamy nasze listki. Jeżeli chcecie, możecie w delikatny sposób, za pomocą nożyczek, przejechać po palcach. Dzięki temu będą tak ładnie zawinięte. Ja zrobię tak ze wszystkimi listkami. Kiedy to skończymy, zaczynając od samej góry, przyklejamy różnokolorowe listki obok siebie, tam gdzie będzie góra naszego drzewa. Możecie poprosić Waszych rodziców o pomoc. Dzięki temu będą różnej wielkości te ręce i listki też będą ciekawsze. Zaczynamy od zewnątrz do środka. Na zakończenie z naszych ścinków uciąłam takie jakby tylko palce, które pozwalają uzupełnić nasze drzewo, szczególnie tak jak widzicie tutaj nasze połączenie tych listków, żeby nie było takich dziur. I na koniec, kiedy nasze drzewo jest już gotowe i wyschło, nasze owoce Ducha Świętego przyklejamy. Zachęcam Was, napiszcie bądź narysujcie symbol każdego owocu Ducha Świętego i na tych naszych palcach poprzyklejajcie. Zachęcam Was, bądźmy drzewem, które wydaje dobre owoce, owoce Ducha Świętego.
No to do dzieła. A czy i ty jesteś gotowy pójść i służyć Bogu, być użytecznym poprzez właśnie owoce Ducha Świętego, służyć innym ludziom? Powtórzmy sobie naszą piosenkę. Oto ja, Panie, poślij mnie. Chcę użyteczny być w służbie Twej. Daleko stąd, czy też wkoło mnie. Oto ja, poślij mnie. Życzę nam wszystkim błogosławionej niedzieli. Idźmy i okazujmy owoce Ducha Świętego wokół siebie. Do zobaczenia!